Le rite accompli. Po zakończeniu uroczystości tłum skupia się, by pochylić czoła przed Tulku i otrzymać ich błogosławieństwo. Powinniśmy zrozumieć, że dla wiernych błogosławieństwa nie udziela dziecko, ale transcendentny mędrzec, wyzwolony od narodzin i śmierci, którego jedynie ciało fizyczne uległo przemianie, zgodnie z prawami natury i wiecznego stawania się. Kształcenie Tulku w niczym nie przypomina tego, jakiemu poddawane są dzieci w cywilizacji zachodniej, bądź to w rodzinie, bądź też w szkołach świeckich i kościelnych. Z pewnością kształcenie to nie ma charakteru powszechnego, gdyż opiera się na wcześniejszej selekcji. Jest to zgodne z przekonaniem buddystów, że ludzie rodzą się nierówni, lecz także różni. Każdy został stworzony do osiągnięcia swego własnego przeznaczenia i do wyrażania swej własnej doskonałości. Edukacja tych dzieci jest tym bardziej wymagająca, że dotyczy świętych, którym należy się podziw i cześć. Wśród Tulku z klasztoru Rumtek czterej są przedmiotem szczególnej uwagi ze względu na dużą rolę, jaką będą mieli do odegrania w przyszłości. Wyznawcy tantryzmu wierzą, że te wyjątkowe dzieci muszą jedynie ponownie przyswoić sobie to, co było im już raz znane. Ponownie przyswoić sobie ciałem i umysłem mądrość znajdującą się w subtelnej materii, której istnienia nie ujawni żaden skalpel ani sekcja zwłok, a która zwie się pamięcią pozazmysłową. Asceza Tulku polega na studiach nad tekstami, przysposobieniu muzycznym, nauce tańców religijnych oraz po osiągnięciu okresu dojrzewania na wprowadzeniu w tajniki jogi. Część dnia spędzają na pracy sam na sam z nauczycielem, któremu zostali powierzeni, by później wraz ze starszymi mnichami uczestniczyć w nabożeństwie. Nabożeństwa te polegają głównie na składaniu przez ludzi symbolicznych darów z własnych myśli, ciała i uczuć ofiarowywanych prawdzie. Są to dary, których szczegółowe opisy i kolejność ich składania zostały określone w pismach tantrycznych. Dary z ciasta na wodzie, herbaty, z obrazów wszechświata, mandali, dary dźwięku i gestu. Mnich uczestniczy w ceremonii całym sobą, a wyraz jego wewnętrznej postawy, przejawiający się w języku gestów, zwanego mudrą, jest w oczach Hindusów, podobnie jak i Tybetańczyków, uznawany za naukę i sztukę prawdziwie uświęconą. Nauka ta ma swe korzenie w tradycji buddyzmu. Droga ta wskazana przez Buddę jest przede wszystkim drogą uwagi, poczucia obecności w sobie i świadomości, która jest możliwa jedynie w wewnętrznym zjednoczeniu. Mnich lub yoga buddyjski nie powinien znajdować przyjemności w powierzchownej egzystencji, w życiu na powierzchni rzeczy, na powierzchni samego siebie. Powinien jednoczyć powierzchnię z głębią psychiki. Dlatego gesty, które nie wyrażają aktu ofiarowania, powinny wyrażać związek, zjednoczenie, które jest etymologicznym znaczeniem słowa yoga.
Nie,